Witam wszystkich staroświatowych łowców wampirów. Mam dziś do otwarcia przed wami dodatek do drugiej edycji Warhammera pod tytułem Mroczni Władcy Nocy. Zajrzymy, co dzieje się w mrocznych odmętach Imperium i może nauczymy się, jak zabijać krwiopijców, albo co robić, gdy się jednym staniemy. Bardzo się cieszę, że dodatek wyszedł w języku polskim podczas wznowienia drugiej edycji w naszym kraju. Brakowało nam tego na naszych półkach, prawda? Chwała wydawnictwu Copernicus Corporation, że zgodziła się ruszyć z tymi brakującymi pozycjami. Pierwotnie podręcznik został wypuszczony przez Black Industries w 2007 roku. Copernicus wydał go w 2018, więc po 11 latach, ale to nieważne. Ważne, że jest. Znam ten podręcznik, gdyż wielokrotnie z niego korzystałem podczas swoich kampanii. Wiem też, że jest naprawdę świetny i bardzo przydatny, ale możliwe, że wy tego jeszcze nie wiecie. Zapraszam zatem, zerkniemy, co kryje się za zamkniętą okładką. No i zobaczmy, co kryje się pod okładką Mrocznych Władców Nocy. W ogóle grafika jest bardzo fajna. Podpisane Księga Wampirów. Twarda oprawa. Solidne wydania. Copernicus Corporation wydaje naprawdę bardzo solidne podręczniki. Stron mamy 144 pewnie. Tak jest, 144. Kwestie drukarskie, słuchajcie. Kiedy będziecie wiedzieli, dlaczego akurat tyle. Dobra, Mroczni Władcy Nocy, czyli Księga Wampirów. Projekt, autor, edycja polska, Szymon Gwiazda i tłumaczenie tak samo. Razem z Marcinem Roszkowskim, z Paladynem, którym miałem przyjemność współpracować przy Dark Heresy. Okej, okay, dobrze, no i fajnie. I Baniak Baniaka, patron medialny. Widać logo? Zerknę tylko. Widać logo. Bardzo dobrze. Dobra, spis, który się nie będziemy przeglądali. Wprowadzenie. Przyznam, że tego podręcznika nie czytałem tak od dechy do dechy, ale wyciągnąłem z niego to, co najbardziej było mi potrzebne. Opowiadanie. Ale mi mikroczcionka. Malusia. Mapa. I czego to jest mapa? Stary świat, bo jest zahaczam o Bretonie, Karas Akarach nawet jest, księstwa graniczne, Kisle w Góry Środkowe, Stary świat. A mamy pozaznaczane, no dobre pytanie, nawet nie wiem co na tej mapie jest pozaznaczane. Siedziby rodów, zamki może? Myśliwi i zwierzęta, pochodzenie wampirów, bardzo fajnie. Powiem wam, że od kiedy jest wznowienie edycji, drugiej edycji Warhammera, to jedna rzecz mi nie podoba się. Nie podoba mi się nowa czcionka, która jest używana w tych podręcznikach. No niestety, nie wiem czemu, nawet nie pytałem wydawcy, czemu decydował się na taką zmianę, no, ale wolałem poprzednią. Wyobrażenie o wampirach troszkę uczonym okiem, to mi przypomina trochę jak w Bestiariuszu było, też było uczonym okiem spojrzenie. Jakie kontakty pewnie mają ze skawenami i elfami? Pamiętam, że czytałem sobie właśnie, czy może inna rasa zostać wampirem. Ja wprowadziłem wampira orka u siebie na sesjach 2M3D. I Andanti, znani z mojej kampanii, wykorzystałem ten fragmencik, na tym fragmenciku właściwie oparłem bardzo duży kawał mojej kampanii 2M3D. Mianowicie jeden z bohaterów właśnie pochodził z klanu Andanti, ale podsunąłem jeszcze pod to, że osoby, które mają konkretne znamie na ciele, mogą się tak tytułować. I tak samo bohaterkę Kirsten Stumpfnase wprowadziłem do swoich kampanii. Bardzo fajna bohaterka z tego wyszła. Ogromny wpływ miała na kampanię, a w szczególności Róże i Kły. Ale to umie. Kto nie oglądał, polecam. A więc słuchajcie, taki krótki fragmencik może naprawdę dużo zmienić w waszej kampanii. A zobaczcie, taki fragment jak może zainspirować, a ile tekstu jest w samym podręczniku. Parodia życia. Dziennik, pewnie osoby, która się zmieniała. Wampiry i ich pomiot. Roczny pocałunek. Przemiana. Rozpoznawanie nieumarłych. Pamiętam, że to czytałem kiedyś, bo było mi potrzebne, bo się prowadziłem sporo o wampirach. Rozdział trzeci już 28 strony, rozdział trzeci. Psy Nagasza, o wampirach w Imperium. Historia wampirów, o, bardzo ciekawe, to zawsze lubię. Historia wampirów do obecnego roku, do burzy chaosu. Znaczy obecnego, u mnie jest inaczej. Do burzy chaosu, czyli 2522 rok, w którym najczęściej rozgrywane są nasze kampanie, albo przynajmniej tam się zaczynają. O naturze bestii. No ten krwawy pocałunek, czyli przemiana.
postaci w wampira. Słuchajcie, grafiki w ogóle, zobaczcie, są naprawdę mega klimatyczne i to są grafiki chyba, które nie pojawiły się w innym podręczniku, tylko tutaj są, no, specjalnie zostały zrobione do tego. Bardzo fajny klimat. Takie trochę aż przesadzone chyba, nawet pewnie młody dzieciak tak właśnie widzi, jeżeli coś tam się poruszy w ciemności. O właśnie. Wiedźmy ziele. Na co reagują wampiry? Tak? Bieżąca woda, srebro, słońce, wiedźmie ziele, diabli, korzeń, zwierciadła, ogniem i mieczem, okej. Okay. Wampiry i człowieczeństwo, miłość, rody krwi. Troszkę ich jest. Przysięga smoczej krwi. Bardzo fajny podręcznik, żeby nie tylko żeby wprowadzić wampiry, ale żeby nawet, słuchajcie, poprowadzić coś więcej, żeby wiedzieć na temat ich historii. Krwawy Graal. A lamie. Tak, nie należy mylić lami z tym, że po prostu, że każda kobieta wampir to jest lamia od razu. O, Genevieve, wampirzyca, która mieszka w Waldorfie i która ogólnie nie ukrywa się aż tak bardzo. Ludzie. Ci, którzy powinni wiedzieć, to wiedzą, że tam mieszka wampirzyca. Bohaterka też jednej z książek. Może nawet nie jednej, ale pojawiała się w książkach z serii Warhammera. Dobra. To jest kilka w ogóle opisów. Teraz już wiem, gdzie jestem. Opisy różnych rodzajów wampirów. Tutaj mam właśnie nekrarchów. Troszkę gorzej wyglądający niż inni. Strzygonie, tak? Strigoi. Strzygonie właśnie były także wykorzystani u mnie w kampanii w Karak-Dunost. Wyglądają po prostu jak totalnie jak dzikie bestie. Czarny książę. Pomysł na przygody. Von Karsteinowie, oczywiście, ich cały ród. I dokładny opis. Sławni von Karsteinowie, Manfred von Karstein, osoby, które interesują się historią, na pewno będzie to znana postać im. Przewodnik po Sylwanii, bardzo fajnie. I mapa Sylwanii, w języku polskim oczywiście. W moim zdaniem wystarczająca, żeby sobie rozegrać coś na jej terenie. Las Guli. I tutaj mamy w kierunku Krainy Zgromadzenia, w kierunku Averlandu, Talabeklandu, Ostermark i Góry Krańca Świata. I właśnie tutaj jest. Tu jest właśnie Sylwania. Paskudne miejsce. Władcy Nocy. O, i mamy troszkę o łowcach wampirów. To jest to. Ponieważ łowcy wampirów, jeżeli dobrze wiecie, jest profesja łowcy wampirów, na którą już może być waszą drugą profesją, jeśli gracie Warhammera. I w jaki sposób walczą. Przeczytałem dokładnie. Jest ekstra rzecz. Zrobienie sobie rany. Posrebrzana broń to jest jedna sprawa, ale... A, jak zrobiono? Nazwę mierzony cios. Ja zrobiłem celny cios. U siebie. Profesje, ale czekajcie, bo wiecie co? Było coś takiego, że można było sobie zrobić ranę. Może to jest ostrzegacze? Tak, to jest to. Ranę, słuchajcie, łowca sobie robi. Pakuje do niej specjalnie przygotowaną maść z dodatkiem srebra i ta rana go boli, kiedy w pobliżu znajduje się wampir. Super rzecz. Dlatego, że niestety minus jest taki, że chyba traci się na stałe punkt żywotności. Więc nie głupie, ale dość ryzykowne. Ale fajna rzecz. Czasem by się przydała, myślę. I to mamy profesję łowców wampirów. Balsamista. Grabarz. On jako strażnik grobów był normalnie chyba, Grave Warden. Grabarz, no dobra. Strzygański mistyk, są profesje podstawowe. Zaawansowany agent Saunu, także wykorzystany przeze mnie w moich kampaniach. Czarny strażnik, magister rewizor, my go przetłumaczyliśmy sobie jako mistrz apologeta, bo korzystaliśmy z tego podręcznika, zanim jeszcze ukazał się w języku polskim. I właściwie na tej nazwie lecimy. Magister rewizor też nie jest zły, chociaż mi troszkę się za bardzo kojarzy z jakimś kanarem czy czymś takim. No jest, takie mam skojarzenie. Ale magister rewizor, super profesja. Profesja, która nie może mieć, nie można brać uczniów, nie dostaje się. Jak jest napisane fabularnie, że nie ma dostępu do wyższych zaklęć, co akurat u mnie się całkiem nieźle
nieźle składa, bo ja wędrownemu czarodziejowi nie daję dostępu do najpotężniejszych zaklęć z danej ścieżki z kolegium. I tutaj nawet to pasuje. A potem magister rewizor może przejść na arcymaga, łowcę czarownic, mistrza magii albo na szpiega. Arcymag, mistrz magii, szpieg, łowca czarownic. Kurde, nie głupie. Nie głupie. Akurat jestem w trakcie kampanii, że mój gracz Karol będzie kończył tę profesję, więc muszę z nim pokazać, co dalej. Rycerz Kruka i zabójca nieumarłych. To w ogóle nazwa po angielsku. Dobrze, to tak przetłumaczono. Nazwa po angielsku była Killer of the Dead, czyli zabójca umarłych właściwie. Ale to jest też całkiem fajnie przetłumaczone. Ale trzeba być niezłym świrem już, żeby na to wkroczyć. 5 punktów obłędu. Właściwie to nie jest aż tak dużo, ale to są już niezłe świry. Ale też muszę zaproponować u siebie. Słuchajcie, i tworzenie wampirów. Nie dość, że tworzenie dla jako przeciwników, ale też jako tworzenie dla nas bohaterów, dla naszych graczy. Punktów przeznaczenia chyba nie mają, zgadza się. Tak samo jak wilkołaki właściwie. Ale można zacząć od razu wampirem i mamy, słuchajcie, podział aż na 6 różnych tych rodów. Łącznie z niezależnym wampirem. Fajna rzecz. I słuchajcie, mamy dary krwi, czyli naprawdę bardzo fajne umiejętności. Z tego co pamiętam, nawet jest umiejętność do unikania strzał albo do parowania tych pocisków. Super po prostu, mega wzmacniające postacie, umiejętności i zdolności. Ale jeśli mamy dobrego łowcę wampirów w drużynie, który potrafi wykorzystać słabe punkty, to naprawdę i wampir może mieć problem z walką z takim łowcą. No w końcu. Naturalni przeciwnicy. Przywołane istoty, chowaniec. Profesja wampirów. Wampirzy sługa, okej. Okay. Dobra, można sobie od tego zacząć. Wampirzy hrabia. Jakoś tak mi się nie podoba to rozłożenie tego tekstu. Trudno. Wampirzy hrabia, a wampirzy książę, ostatnia profesja. Czyli nie dość, że wampir, słuchajcie, może być mega koksem, kurde, z 2 czy 3 atakami, to jeszcze dodatkowo +3 stąd. Ech, nic, tylko żyć i grać wampirem. I tutaj mamy troszkę informacji właśnie, jak zostaniemy tymi wampirami, w jaki sposób należy się niby grać, tak? Losujemy też słabości. Słuchajcie, nie każdy musi mieć słabość na bieżącą wodę czy słońce. Może to zostać wylosowane, ale jeśli wam to pasuje, to może być mieć każdy u was. Nie ma problemu. Pamiętajcie, mistrzowie gry, możecie dowolnie zmieniać zasady, żeby była przyjemność dla wszystkich w trakcie gry. Jeżeli coś wam się nie podoba, po prostu to zmieńcie i lećcie dalej z zabawą. Mroczna sztuka. Zaklęcia też mamy w tym podręczniku. Z tradycji Nagasha. Odrobinka magii rytualnej. Trochę magicznych przedmiotów, bardzo fajnie, zawsze trochę inspiracji i trochę mniejszych przeciwników jak gule, szkielety, losowe właściwości ożywieńca, bardzo fajna tabelka, żeby nie każdy ożywieniec był taki sam jak jego poprzednik, ten stojący obok, więc możemy im coś ciekawego dać. A wielka nekromancja jest też fajnym rozdziałem, bo traktuje o tworzeniu większych istot, jak na przykład tutaj jest, słuchajcie, stworzony ze skrzydłami, nieumarły, ale jeszcze z nogami jak u pająka. Czyli na przykład, jeżeli chcecie połączyć nagle, na przykład nie żyje niedźwiedź i jego jeździec, to możecie stworzyć połączenie. Szkielet po prostu wtopiony w szkielet niedźwiedzia i to taki przeciwnik. Granie wampirem? Chyba nie ma tej przygody dla wampirów. Tak mi się też wydawało mi się, że była, ale mogę się mylić. Granie wampirem, a informacje, trochę porad odnośnie wampirzej kampanii. Co mamy? Nocne drapieżniki, nowe zdolności wrodzone. Właściwie chyba właściwości to powinno być. Powiem wam, że w ogóle to się też zmieniało, w ogóle ten system się zmieniał. Nie każdy może to zauważyć, ale dochodziły nowe sposoby jakiegoś podziału statystyk, na przykład właśnie kwestia. Tutaj mamy właśnie zdolności wrodzone. Normalnie to jako właściwości powinno być, ale okej, nie redagowałem. I tutaj trochę nam się potworów pojawia i koniec. I koniec. Już jest indeks i okładka. Strzeżcie się książąt krwi. Fajnie, słuchajcie, naprawdę polecam wam Mrocznych Władców Nocy, bo no chyba, że nie planujecie kompletnie prowadzić wampirów, ale
wampiry są tak istotne w Imperium, w ogóle w starym świecie, w świecie Warhammera, że uważam, że nie należy ignorować ich. Mają także wielkie znaczenie w historii Starego Świata. Należy wprowadzić je, a z tym podręcznikiem zrobicie to bezbłędnie i w bardzo ciekawy, ubarwiony sposób. Tak się, słuchajcie, składa, że mam jeszcze konkurs dla was. Konkurs, który w którym do wygrania jest ten podręcznik właśnie. Ten podręcznik. Nie, ten nie. Ten będzie mój. A ja dam wam nowy, nieotwierany. Posłuchajcie i pytanie konkursowe. Konkurs nie może być na kto pierwszy, ten lepszy, bo to byłoby trochę nie fair. Macie 3 dni od daty oficjalnej publikacji tego filmu. Macie 3 dni na napisanie swojej odpowiedzi. A wystarczy napisać, wystarczy wymyśleć nową, własną słabość dla wampirów. Taką, która no nie jest typową, którą znamy właśnie z filmów, książek czy innych źródeł o wampirach. Wymyślcie jakąś nową, ciekawą słabość. Ponieważ to nie może być przekraczanie płynącej rzeki, albo na przykład, że można wejść tylko do domu, jeżeli zostanie się zaproszonym. Ale może właśnie wpadniecie na nową, ciekawą przypadłość wampirów, którą muszą oni przestrzegać, dobra? Macie 3 dni na odpowiedź, liczę na fajne, kreatywne odpowiedzi, nie na żartobliwe, tylko na naprawdę ciekawe, które mogą zainspirować kolejnych mistrzów gry, a może nawet i mnie. Dobra, w takim razie czekam na odpowiedzi. Mroczni Władcy Nocy, moi drodzy, prawie zarymowałem, jak najbardziej polecam. Zapraszam na copcorp.pl, tam możecie zaopatrzyć się w ten podręcznik. Na razie!